przez związek celu zerwania przez swoich członków. Prezes UOKiK-u Marek Niechciał wyjaśnia, że członkowie związku brali udział w konkursach organizowanych przez Ministerstwo Zdrowia. Chodziło w nich o wymóg wykonawców programu in vitro w latach 2013-2016. Związek Polskich Ośrodków Leczenia Niepłodności i Wspomagania Rozrodu wpływał na oferty cenowe składane przez swoich członków. Wytyczne, zalecenia i rekomendacje co do ofert cenowych były przekazywane na spotkaniach oraz poprzez korespondencję mailową. Za naruszenie prawa konkurencji UOKiK